Zobaczymy. Moi dziadkowie najpierw kosili sierpem, było żęcie żniwa, a później już jak nastało takie po prostu już kosy, to już żniwiarz szedł z kosą, ciął zboże, a po prostu ktoś za nim szedł i pokos zbierał tym sierpem. Jak wygląda sierp? Nie? Z czego się składa? Pani, sierp się składa z takiej rączki, takiego wygiętego, takiej drugiej małej kosy. Jak wyglądało zbieranie sierpem? Jak wyglądało to zbieranie sierpem? To znaczy, najpierw szedł żniwiarz z kosą. Żniwiarz z kosą, a później mama, czy ciocia, czy babcia szły i zbierało się tak po kosą. I takie snopki się... Jak w miarę możliwości, ile tam było, na snopek pasowało tego pokosu, to później się odkładało, to zawiązywało i szło się dalej. Czyli tak, najpierw żniwiarz robił pokos, a potem kobiety szły i zbierały ten pokos na takie pęczki, na pęczki zboża, tak. I co potem robiły z tymi pęczkami? No się wiązało, a później jak już całe pole było, na przykład pół pola było zrzęte, pozbierane, to się stawiało stygi i schły, dopóki do złożenia. A ile w stygę wchodziło pęczków? A to zależy, jak chciałoś mniejsze, to 15-20 takich snopków wchodziło w stygę. Ile czasu stały stygi na polu, zanim zebrano je? Jak była pogoda, to parę dni. A jak nie było pogody, to trzeba było czekać na pogodę. A ilu kosiarzy szło? To znaczy, ilu kosiarzy szło? Mój ojciec tylko sam ciął, bo sam miał, nie był w domu. A później jak ktoś mu z sąsiadów chciał pomóc, no to przyszedł i na przykład czworo przyszło sąsiadów, czy iluś i wtedy... Ale zapraszał ich, czy oni widzieli, że trzeba pomóc? Sami przychodzi. U nas była duża gospodarka i wtedy było po prostu co robić. Mhm. Czy to była ciężka praca koszenia? Oj, ciężka praca. Pani, jak były upały, to się wychodziło rano w pole. Jak rosa opadła, to tam 7:30, a później już o 10:00, w 11:00 się przychodziło do domu, odpoczywało się, jadło się obiad i godzina 3:00 po południu znowu się wychodziło w pole i znowu się kosiło. Czyli w ten największy upał była przerwa? To była przerwa, bo bym nie dał rady. Jak wyglądała przerwa? Czy ktoś jakieś jedzenie przynosił, czy jak to wyglądało? To znaczy w domu żeśmy jedli, a pod wieczorek, jak już później, co po południu się wychodziło w pole, to do żniw, to wtedy pod wieczorek mamusia przynosiła na pole. I jak wyglądał ten podwieczorek? Z czego się składał i jak z żeście czego to... Z się składał? To różnie. I jajka były gotowane i chleb z masłem, chleb ze smalcem, biały ser ze śmietaną. Kawa z mlekiem, herbata, kto chciał. A ja... No za moich czasów to trzeba było torf na łące wykopać. Duże takie pryzmy tego błota. Jak było bardzo ciepło, to trzeba było go wodą lać z tych torfniaków, żeby on był po prostu nie suchy, tylko miękki. Żeby on później jak się kładło do... kręćka. Najpierw kręćki były na konie. Koniem się obracało ten, tak jak maneż. A później to już były takie maszyny do kręcenia torfu. Już na takie spalinowe te motory. Tak zwane esy. No, jak to już nie wiem, jak tam były zwane i później to już szło szybko, a za jak się końmi torf kręciło, to po prostu wystarczyło cztery kobiety, czy tam czworo ludzi. A teraz wróćmy do tego, jak to błoto zostało wykopane, tak. Leżało i co dalej się z tym działo? Nic się nie działo, to tylko trzeba było wodą zlać, żeby on był miękki, żeby się nadawały po prostu do kręcenia. Były później takie deski, podkładało się pod ten motor, gdzie ten tor wychodził i odnosiło się tak na łąkę i on po prostu sechł. Jak wysechł, to się go przewracało z jednej strony na drugą stronę, wysechł i stawiało się później w takie piątki. Cztery cegiełki tak i jedna na górze,
i on wysechł. Później jak już wyschły te piątki, a chciało się, żeby jeszcze lepiej wysechł, żeby się nadawał już do palenia, wtedy się stawiało w takie studnie, w takie klaftry, to tak na okrągło się stawiało takie pojedyncze cegły do góry takim. I ono tam później wyschło i woziło się do domu i to był opał na zimę. A jeżeli przyszły deszcze, no to, a to było na łące? No to zmógł i wysechł. Po prostu nic się z tym nie robiło. Musiał to wyschnąć w swoim czasie, swoją pogodą. O. Mhm. Jak on się palił w piecu? Bardzo dobrze się palił, także torf się bardzo dobrze palił. I ciepło dawał, może jeszcze lepsze jak węgiel. Wystarczał torf? Wystarczał bardzo. No, myśmy stale mieli torf i węgla kiedyś po prostu się nie kupowało. I gdzie urabialiście ten torf? Z jakiego miejsca? Na takich, takich wgłębieniach, co było bardziej tak no, mokro, można powiedzieć. I czy to było na chamsku parcelach? Tak, było tam u moich rodziców. Na chamsku? Chamsku, tak. A czy dużo ludzi korzystało z tego torfu, jeżeli chodzi o już gotowy produkt do palenia? No to cała rodzina, całe rodziny po prostu, które kopały torf, kręciły i to wszyscy palili torfem. To nie było, że pojedynczo, tylko jak się szło już do kręcenia. Po wysuszeniu mogła leżeć w kuchni i po prostu ile dawała ciepła? No to trzeba było nakłaść, ja wiem, ze dwie takie cegły. Ile to trzymało? No dosyć długo. Długo. Mhm. Porównywalnie z węglem? No porównywalnie, może i z węglem, tak. Tak. Czy powszechnie dostępny był węgiel wówczas? Czy był zbyt drogi, dlatego kopano torf? No na pewno był drogi, na pewno węgiel był cały czas, tylko że na pewno był drogi, a kto miał torf u siebie na łące, to nie szukał węgla, tylko kopał torf. Ale co w przypadku, kiedy ktoś chciał mieć na zimę torf, a nie miał łąki, gdzie były torfy i chciał po prostu kupić, czy on wtedy też przyjeżdżał do gospodarza i musiał pracować przy tym? Nie, nie musiał pracować, ale to tak jak tutaj babcia twoja, to jeździli do innych wiosek gdzieś tam, gdzie torfy były i tam po prostu kupili od ten torf już wykopany i sobie tam kręcili i przywozili do domu. Czyli nie kupowali gotowego torfu, tylko musieli jechać i go zrobić, tak, musieli zrobić, dopiero sobie przywieźć. Ale za ten torf komuś tam musieli zapłacić. Jak było gorąco, to na pole się brało picie, kawę zbożową, czy z mlekiem, czy samą czarną, czy wodę, czy jak kto wolał mleko, żeby po prostu mieć siłę do pracy. A jakie posiłki były przynoszone na pole w czasie żniw? No różnie. Jednego dnia było przynoszone na przykład jajka, kawa z mlekiem, chleb z masłem, chleb ze smalcem. A drugiego dnia już może jakaś wędlina czy coś i różne rzeczy. Czy te wszystkie posiłki składały się z własnej produkcji? Z własnej produkcji, z własnej obory, mleko, jajka od kur swoich i ser mama robiła i masło. I to było przynoszone na pole na podwieczorek. Ile czasu była przerwa na posiłek? Aż wszyscy odpoczęli. Pół godziny, tak godzinę. A ile czasu trwała przerwa w południe, jeżeli było bardzo gorąco? No to gdzieś tak od 11 do 3, do pół do 3. Wychodziło się wtedy w pole i wtedy się do wieczora już było na polu. Ale później było trzeba kończyć, bo trzeba było krowy doić, oprzątać i znowu była inna praca. Stawiłaś sierp i to, co się robiło sierpem, a teraz byś nam opowiedziała o kosie. Z czego składała się kosa i jak kosą pracowano? No, kosa to jest kosa jako metalowy taki większy sierp. Kosisko, rączka do trzymania.
Pokazuję Państwu. I od tutaj od kosy szła taki pałąk, żeby po prostu się dobrze układało zboże na pokosie. To pokaż nam, które to było kosisko. To jest kosisko, to jest rączka, a tutaj od góry kosy taki pałąk szedł i wtedy to zboże się układało na pokosie dobrze. Czyli ten pałąk mógł być, ale nie musiał. Nie musiał być, ale mógł być, tak. Zboże się stawiało w stygi, 20-15 snopków. I jak wyschło na polu, jak była ładna pogoda, jak wyschło, później się to woziło do stodoły. W stodole później się, jak już czas był na omłoty, omłóciło się i wynosiło się te pęki duże ze słomy samej za stodołę, na podwórko. No to tak wyglądały omłoty. Wtedy przychodziło też kilkoro ludzi do młotów, żeby po prostu było więcej mężczyzn, żeby to odbierali tą słomę od tego. Gdzie było składowane zboże, już gotowe ziarno? Gotowe ziarno było u nas na strychu. Na strychu. Na strychu. Dlatego, że było tam sucho, tak? Że było sucho i ono jeszcze tak ładnie schło. Ja pamiętam, że te wory z tym ziarnem były bardzo ciężkie. I to wszystko było wnoszone na plecach na górę. Na górę. Albo po prostu w workach stało, było tyle worków zrobionych, że po prostu w workach stało, a później jak był czas, to tatuś wnosił na strych. Jak byś oceniła pracę przy żniwach jako ciężką? Przy żniwach praca jest bardzo ciężka. Bardzo. Bardzo ciężka. Nie dość, że słońce piekło, to trzeba było jeszcze szybko zbierać, żeby... Bo z tyłu już szedł następny pokos, żeby zdążyć po prostu zebrać ten pierwszy. W Świętokrzyskiem to jest taka legenda, że podczas zbiorów żniw, podczas żniw potrafiła przyjść na pole południca, czyli taka zmora, która zabierała duszę żniwiarza, ponieważ dochodziło często do domu. Takich po prostu legend to u nas nie było. Mimo, że sami pochodziliście ze Świętokrzyskiego. Po prostu, że moi rodzice pochodzili stamtąd, ale nie było takich przekazów, nie. No len trzeba było najpierw zasiać jak inne zboża. Później jak już okwit, był taki złoty, zrobił się złoty kolor, to trzeba było go wyrwać rękami i wiązać w takie też nieduże snopeczki i wstawiać takie małe stygi. I on jeszcze na tym polu tam usechł dobrze i później się to zwoziło do domu i trzeba było w domu, w stodole, te makówki malutkie na takim specjalnym, takim do czesania takie coś, takie były gwoździe. Po wyczesaniu makówek, które zostały na plandece w stodole, później się je młóciło i było siemię. Robiło się siemię z tego i później się olej wytłaczało, a jeszcze trzeba wrócić do tych pęczków. To już były te odczesane pęczki, wykładane z powrotem na dwór i tatuś zawoził te pęczki do wody. Kładł w tej wodzie miękło ten len w tych pęczkach. Do wody, do torfniaka? Do torfniaka. No tam miękł, ja wiem, z półtora tygodnia do dwóch tygodni. Później się to wyciągało z tej wody i trzeba było... Paliło się w tym dole, żeby jeszcze rozkładać na takich żerdziach ten len, on wysechł. Opowiedz, jak wyglądał ten dół, to znaczy palenisko było na spodzie dołu. To był wykopany dół w ziemi i jak był wykopany taka ziemianka i tam się paliło ogień, a na wierzch się kładło takie żerdzie. I na tych żerdziach poukładanych obok siebie kładło się ten len. I on po prostu sechł, ten len na tym pod tym paliło się i to palenisko dawało ciepło i ten len na tych żerdziach sechł. I wtedy były takie te urządzenia, w którym się ten len miądliło, czesało. No i
później już się wyrabiało z tego lnu różne rzeczy, worki, chodniki, co tylko. No i ten len później, jak już był w takich malutkich motkach, to wtedy się zakładało jako kądziel na kołowrotek, no i się wszędło i wychodził len już po prostu. Uprzędzone nici, z tego można było robić na krosnach później różne rzeczy, worki, te chodniki. Do kierzanki trzeba było wlać śmietanę i wtedy robiło się masło. Jak masło się zrobiło, maślankę się odlewało. A masło się wykładało do zimnej wody i wtedy się jeszcze nadmiar tej maślanki z tego masła odcisnęło. To było kilka razy, tak trzeba było powtórzyć, w zimną wodę to masło włożyć, żeby ono później się ładnie na takie osełki zrobiło. I jak się osełkę zrobiło, wykładało się na talerz i ładne wrąbki się robiło na wierzchu. I to tak ładnie wyglądało i to było masło swojej roboty, które naprawdę smakowało. Ile czasu trzeba było poświęcić na gotowe? No, na masło poświęcić, na robienie masła trzeba było tak koło godziny. Ile tego masła było z tego? No zależy ile się masła wlało. Jak się wlało ze 3 litry, ze 4, to taka osełka wyszła z 60-70 deko masła. Mhm. Z czego ta kierzanka się składa? Co to tam co za mechanizmy są? Kierzanka się składała, no drewniana była po prostu, obrączki miała. I to było drewniane, innej możliwości nie było wtedy, żeby kierzanki w domu nie było do robienia masła. Czy jakoś specjalnie trzeba było kierzankę utrzymywać, żeby można było nią robić? Tak, trzeba było nie trzymać na słońcu, żeby się nie rozeschła, a tak to po prostu po zrobieniu masła trzeba było umyć i postawić w takie miejsce zaciemnione, żeby nie na słońcu. Żeby ona się nie rozeschła i długo służyła. Skąd w gospodarstwie brała się kierzanka? Czy rolnicy sobie sami ją robili, czy nie? Nie, to po prostu się kupowało gotowe. Robili po prostu to, nie wiem jak oni się bednarze nazywają. Bednarze. Trzeba było jechać na targ po jechać takim naczyniu. Na targ, kupić, jak jedna by się zepsuła, to trzeba było kupić drugą. Pamiętasz takie targi? Pamiętam takie targi. I co na tych targach było? Na tych targach były właśnie kierzanki, można było kupić beczki, dzieże do chleba, kołowrotki, wszystko. A czy były balie drewniane? Balie drewniane. Daleko na te targi się jeździło? Do Żuromina. Do Żuromina, do Bieżunia, a dalej do Sierpca. To była taka wyprawa na cały dzień? No do Sierpca na cały dzień. No do Żuromina to tak pół dnia. Czy to były duże targi? Bardzo duże. To były targi w poniedziałek i to były bardzo duże targi. A czy dużo wystawców było, tych sprzedających? Było bardzo dużo. Dużo. Opowiedz, start. O której godzinie. Chleb, jak się zaczyniało, trzeba było najpierw mieć zakwas. Rozczynić to wieczorem, ten zakwas lekko z wodą. I on wyrósł po prostu z mąką i z wodą i trochę drożdży i to ten zakwas wyrósł i później się dosypywało do tego mąki i mleka i jak kto chciał to samą żytnią mąkę, a jak nie to połączone z pszenną i wtedy to chleb wyrósł, jak już ten zakwas dobrze to chleb wyrósł. I robiło się później takie, na blachę się kładło, takie ładne bochenki i paliło się w piecu. I moja mama czy ciocia wstawały o godzinie w pół do trzeciej, trzecia nad ranem, żeby ten chleb ładnie już wyrósł i go do pieca wsadzić. Mama napaliła w piecu i wstawaliśmy rano, a chleb już był gotowy, upieczony. No i smakował bardzo dobrze. To jest dzieża, do tej dzieży się wsypywało, zakwas się robiło z takiej bułki, z poprzedniego chleba zostawiało się zakwas i on rósł w tej dzieży, później jak już to wyrosło,
Dosypywało się mąkę, chleb rósł, wyrabiało się i to bardzo długo, żeby ten chleb był naprawdę dobry. Jak się już wyrobiło chleb, on jeszcze w tej dzieży urósł, potem się wykładało na blachę, obmywało się, jak już był na blasze urósł, wyobmywało się ciepłą wodą, w piecu było napalone, jak w piecu było dobrze napalone, to tak na godzinę, na półtora wstawiała się chleb, on się upiekł i wtedy smakował bardzo dobrze, był świeży. To jest kołowrotek, który służy do przędzenia wełny, lnu. No i wtedy się robiło przędzę z owczej wełny, które się nakładało tutaj na ten słupek i ono się wtedy tutaj nogami obracało i ono się przędło i wtedy się z tej włóczki robiło swetry, a z lnu się robiło różne rzeczy, tak jak już mówiłam. Sprzędzy, worki, chodniki. Czyli len można było też prząc na... Też się nakładało, na tu tak samo się nakładało i tak samo można było prząść jak wełnę. Czy była to praca przyjemna, łatwa? To była praca bardzo lekka i bardzo przyjemna, ale bardzo żmudna. A podczas tej pracy śpiewało się piosenki? No jak u nas się nie śpiewało. Także ja nie pamiętam. Ale można było. Ale można było. Słynne uprząśniczki siedzą, tak? Tak. Co jeszcze byś o tym narzędziu opowiedziała? No to narzędzie było, to by tylko wrotek był taki po prostu, no, służył właśnie do tego tylko i nic więcej. Do przędzenia. Czyli można było takie narzędzie kupić na targu? Można było kupić na targu, a chyba może ktoś naprawdę, no ktoś, kto sprzedawał, to umiał to zrobić. Proszę Pani, a ile takie narzędzie kosztowało? Jakby to... Tego to ja nie powiem, bo... Ale widać pewno... taką robotę, prawda? Taką... Tak, to na pewno było drogie narzędzie, także ja... Tak w przybliżeniu, no może na tamte pieniądze ile? 50 zł, 30, nie wiem ile, ale niech powiem 50. Mhm. Trzeba by wiedzieć, co można za te 50 zł było kupić, tak, prawda? Tak. Właśnie. No ja pamiętam, że... Chleba? Bochenek chleba to kosztował, nie wiem, 50-60 groszy. Mhm. Jak ja pamiętam. W sklepie. To było więcej 50 zł niż teraz 50 zł. No pewnie. Czy rzemieślnicy w Żurominie wyrabiali takie kołowrotki? No na pewno wyrabiali, słuchaj. Można to było w Żurominie na targu? Kupić. Tak, na każdym targu było można kupić. To jest maglownica. Na ten mały wałek nawijało się pranie do maglowania, bo kiedyś u nas nie było prądu, trzeba było to pranie maglować, a maglowanie wyglądało... O. I to się pościel tak maglowało, ręczniki, ścierki, wszystko co było w domu poprane, to trzeba było to wymaglować i ono później się wyciągało. O, tak, i ładnie się przyklepało i to było tak jakby wyprasowane. Ile czasu zajmowało maglowanie? No jak było dużo prania, to trochę zajmowało, z godziny. Na mokro? Na sucho. Mhm. I do czego to służyło, to całe zadanie? No to jest tak jak żelazko. Kiedyś jak nie było żelazka, to były maglownice i to się maglowało. Zamiast żelazka, tak? Zamiast żelazka. Czyli co, żeby tkanina była bardziej przyjemna? Żeby tkanina była wyprasowana, wymaglowana. Żarno, które pochodzi z XIX wieku. Służyło do przemiału zboża na mąkę. Jest to żarno niekompletne, bo po prostu drugiej części nie ma już. Sypało się tu żarno i się kręciło dookoła, ścierały się ziarka i później z tego piekło się mąkę. Mhm. Czy smaczny był taki chleb? Jak taki chleb bardzo smakował? Bardzo smaczny i bardzo zdrowy był ten chleb, bo to po prostu dużo włókna posiadał, także... To dla organizmu, bardzo zdrowie. Czy to była ciężka praca? Ciężka praca, bo to wszystko ręcznie wykonywane było. Tak, no ale innych metod nie było. Także
technika była taka, jaka była, no i tak ludzie musieli się tym zajmować, żeby po prostu żyć chlebem, piec i tak dalej. Pan piekł tak chleb w ten sposób? No tam trochę próbowaliśmy tak w młodych latach, nie? Bardzo smaczny ten chleb był, bo to się tak starło, nie? Później się odsiało na sitku, te grube, tak po prostu te otręby, a z tego piekło się chleb. Bardzo smaczny chleb. Razem. To jest żelazko do prasowania na węgiel drzewny, z tym, że o węgiel drzewny kilkanaście lat temu było trudno. Jedynie się korzystało, gdzie się spaliły budynki, się zbierało ten węgiel drzewny, te worki czy jakieś tam pojemniki i z tym się przynosiło się do domu. I to służyło do prasowania, bo w tym czasie nie było światła elektrycznego. Zasada polegała na tym, że trzeba było włożyć z kuchni węglowej coś tam, czy to torfu kawałek, jeśli kiedyś było palone torfem lub drzewem. I się uzupełniało tym węglem drzewnym, żelazką, wychodziło się na zewnątrz domu. Trzeba było na powietrzu go rozbujać, żeby się ten żar wytworzył z tego. No i jak już ten żar w tym żelazku już był czerwony, tak już temperatura była dość wysoka w żelazku, że już można było wracać do domu, do warsztatu i z tym się prasować. A jeśli po pewnym czasie już się zmniejszyła temperatura w żelazku, no słabiej prasowało, to dlatego trzeba dołożyć znów tego węgla drzewnego, no i z powrotem te same czynności na powietrzu i wracać do domu i w dalszym ciągu pracować. To na tym chyba by było wszystko. A czy były jeszcze jakieś inne żelazka, z które nie korzystano, nie korzystało się z elektryczności, z prądu? Na dusze na przykład, ja słyszałem, spotkał się pan z takimi? Na kamień, który wkładało się do środka? Ja nie miałem, bo były żelazka też na dusze. Takie, no były mosiężne chyba, czy coś. Ale ja tego żelazka nie posiadałem. To, ale zasady znam też, bo z tego względu, że trzeba było to duszę kłaść do pieca. Do pieca czy do kuchni, z tym, że ono się nagrzewało. Tak jakby upalało się, jak już było czerwone, to się wkładało też do żelazka, do środka, no i tym się prasowało. To były już żelazka innego typu. A na parę też były coś takiego? Spotkał się pan z takimi? Nie, no, tak jak później to już weszły te żelazka elektryczne, jak było światło i prąd, to żelazka elektryczne. Jest to waga szarkowa, na której za moich młodych lat ważyło się to wagą. No i teraz spróbujemy, ile ważyła na przykład kostka masła. Kostka masła, zaraz będę ważyła, pokażę. Tu mamy 30 dekagramów, ale nie waży, więc trzeba ważyć innym odważnikiem. No i ta kostka masła waży 25 kg. No i oto.